początek poproszę o kilka słów od każdego trenera. Na początek może niech zagości. Przede wszystkim należą się słowa uznania dla obydwu drużyn, ponieważ stoczyli bój dzisiaj twardy. Może nie stał on na jakimś najwyższym poziomie, ale sytuacji, zaangażowania i tego, co od piłkarzy się wymaga, było chyba nadto. Myślę, że to jednobramkowe nasze zwycięstwo, oprócz tych trzech punktów, które niewątpliwie poprawią morale zespołu, to jeszcze powiem, że chyba zasłużone, ponieważ jakby tych czystych sytuacji stuprocentowych, takich, gdzie można było jeszcze wcześniej to wykorzystać, nie tylko po rzucie karnym, było z naszej strony więcej. Chłopcy dali z siebie wszystko, gramy dalej, trudna sytuacja w dalszym ciągu jest, do samego końca będziemy walczyć, czeka nas teraz bardzo trudny mecz z Zagłębiem Lubin, ale myślę, że na tyle te doświadczenie i morale zespołu poszło do góry, że na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Dziękuję. Dzień dobry. Pierwsze gratulacje do Sandecie for 3 punkty. For us, this match was very, bardzo, bardzo ważne. You know that 3 points today we can put in them again to fight for the league. And after today the situation is difficult, bardzo trudna sytuacja. We must fight until the end, do końca. We have to fight for to keep as high as possible in the league, because after today situation will be very hard and very difficult. Przede wszystkim gratulujemy Sandecji zdobycia 3 punktów. Ten mecz, zwycięstwo w tym spotkaniu mogło nas ponownie umiejscowić w środku tabeli i troszeczkę wyżej, ta nasza sytuacja byłaby lepsza, ale będziemy walczyć do końca w każdym spotkaniu o kolejne zwycięstwo. Well, the match, we control the match. We expect that Sandecja will wait for counterattacks. And we know this. We try to have the control of the match, to be offensive, to attack. We don't have a lot of chances first half, but we control the match. And after in one action Sandecja score 0-1. But Sespów gra dobrze and we have our chances, we score 1-1. And we start second half, in my opinion first 15 minutes was okay. After we had 10 minutes that we lose the control and Sandecja have 2-3 counters. But after we take the game again and we are attacking and maybe in our best moment Sandecja scored in one penalty, one carne again, one situation little bit without experience for our player, because this is a situation that never can finish in penalty. And after this we finish the match. We tried to score 2-2, but it was difficult. Ten mecz wiedzieliśmy, że Sandecja będzie chciała grać z kontrataku. My próbowaliśmy kontrolować przebieg spotkania. No i niestety i udało nam się zakończyć jedną z akcji bramką na... Sandecja właśnie strzeliła na 1-0, potem udało nam się wyrównać na 1-1. W drugiej połowie troszeczkę nasza gra wyglądała słabiej przez jakieś tam 10 minut, 10-15 minut, ale potem znowu zaczęliśmy grać swoją piłkę i to wszystko już lepiej zaczęło wyglądać, no ale niestety rzut karny, który zwykle tak się kończy, takie sytuacje i Sandecja zdobyła właśnie bramkę z rzutu karnego. No do końca spotkania próbowaliśmy jeszcze odrobić te straty, no ale niestety nie udało się. To wszystko. Czy są jakieś pytania od Państwa? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo i zapraszam na kolejny mecz. Dziękuję. Dziękuję.